Jestem bardzo podobny do apostołów. Oni też byli pełni lęków, pełni kompleksów. Myśleli tylko o sobie. Oni naprawdę myśleli, że Jezus przepędzi Rzymian, że założy silne państwo, każdy będzie miał dom z ogródkiem, każdy będzie miał dostęp do służby zdrowia, świetną emeryturę. Naprawdę chcieli się przy Jezusie dorobić. Piotr w pewnym momencie mówi do Jezusa: Panie, oto ja zostawiłem dom, żonę, dzieci, co ja za to będę miał? Typowy Żyd. Mama dwóch gości przychodzi i prosi, aby Jezus załatwił miejsce w Jego Królestwie, pewnie Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszyscy go zdradzili, nie tylko Judasz. A Piotr w twarz mu powiedział: nie znam Pana. Piotr chodzi po wodzie, nagle traci wiarę, się topi. Niewielka burza, oni wszyscy już się lękają. Po śmierci Jezusa przerażeni są zamknięci w wieczerniku. Ale Jezus im mówi: nie bójcie się. Ześlę wam Ducha Pocieszyciela. On was wszystkiego nauczy. I popatrzcie, co się dzieje po zesłaniu Ducha Świętego. Ci ludzie zmienili się nie do poznania. Idą na krańce znanego sobie świata, by głosić Ewangelię. Mają niesamowitą cierpliwość, przemawiają z niesamowitą mądrością. Święty Paweł, takie późniejsze powołanie, w jednym krótkim zdaniu pisze, ile razy był rozbitkiem na morzu, ile razy był biczowany do nieprzytomności, ile razy był kamienowany, ile razy siedział w więzieniu. Dla nas jedno takie wydarzenie byłoby pretekstem, żeby przed ciociami chwalić się przez całe życie. A na nim to nie zrobiło większego wrażenia. Skąd taka przemiana? Nie idzie tego wytłumaczyć psychologią. To jest właśnie to, o czym mówi Jezus Chrystus. Duch Święty nauczył ich nie tylko teorii o Jezusie Chrystusie, ale to Duch Święty uczy ich odwagi. To Duch Święty daje im mądrość, której wcześniej nie mieli. Tego uczy Duch Święty. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze ten piękny hymn o miłości. Mówi, że miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie szuka swego. Można by powiedzieć Pawłowi: Pawełku, wiś ta wio, łatwo powiedzieć, a weź kochaj w XXI wieku. Ale Paweł wcale nie daje nam kolejnych przykazań. Oprócz dziesiątki dorzuca nam jeszcze przykazania miłości. On nie mówi, jeżeli chcesz być dobrym chrześcijaninem, musisz kochać miłością cierpliwą. Kawałek wcześniej mówi o darach Ducha Świętego i mówi o takich darach spektakularnych, jak dar uzdrawiania. Czyli modlę się i po mojej modlitwie Duch Święty ma szansę uzdrowić człowieka. Mówi o darze języków. Nie tylko przepięknej glosolalii, ale takim darze, że w sytuacji, kiedy jest to niezbędne, nagle głoszę po hiszpańsku albo portugalsku, mimo że tych języków się nie uczymy. Albo mówi o darze proroctwa, czyli umiejętności mówienia takich słów, które trafiają do człowieka i pocieszają go. Świetne dary. A Paweł mówi, to tam jeszcze małe piwo. Wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I zaczyna ten przepiękny hymn o miłości. Paweł mówi wyraźnie, że miłość jest darem Ducha Świętego. A więc Bóg mówi, jeżeli zechcesz, jestem w stanie dać ci miłość, która będzie cierpliwa. Jeżeli zechcesz, jestem w stanie uzdrowić twoje wspomnienia. Jestem w stanie dać ci miłość, która nie pamięta złego. Jeżeli zechcesz, dam ci miłość, która nie będzie cieszyć się z niesprawiedliwości. I nie mówmy, że takie dary nie są przydatne. Owszem, bardzo często wolelibyśmy, żeby nam codziennie napełniał portfel świeżutkimi, pachnącymi euro, albo żeby na wycieraczce zostawiał chrupiące bułeczki, kawior, piwo czy mleko, co tam kto musi z rana. Tylko że takich darów zostawił już bardzo wiele w świecie. I tego jest aż nadto. Problem nie polega na ubóstwie tego świata, tylko na nieumiejętności dzielenia się. Mógłby jeszcze miliardy ton kawioru stworzyć i tak byłby problem. Zresztą potrafi stwarzać te pieniądze, bo o takich cudach też słyszałem.
Tylko okazuje się, że bardziej potrzebujemy przemiany wewnętrznej. Bardziej potrzebujemy, aby On pokazywał nam naszą wartość. Bardziej potrzebujemy, aby sprawiał, abyśmy czuli się kochani, abyśmy czuli się wartościowi. Na tym głównie polega działanie Pana Boga. Potraktujmy ten hymn o miłości jako ofertę Pana Boga, jako taki prospekt reklamowy. Przeczytajcie to sobie w domu. Co On może zrobić w waszym życiu? Oczywiście, jeżeli tego będziemy chcieli. Bo można by 10 razy dziennie tu klękać do stopnia komunijnego i nic się nie stanie w naszym życiu, jeżeli tak naprawdę nie będziemy chcieli obecności Ducha. Nie wejdzie do naszego życia bez naszej zgody. Jeżeli nam nie będzie zależało, to naprawdę Pan Bóg nie przemodeluje naszego życia. Popatrzcie, taki Vincent van Gogh za życia był niedoceniony. Mówili, że zmarnował życie, poświęcając je malarstwu. Przez dłuższy czas był na utrzymaniu swojego brata. Zarobił na swoich obrazach zaledwie 85 dolarów. Z powodu depresji popełnił samobójstwo. Dzisiaj za jego obrazy płaci się nie tylko kilka milionów dolarów, ale nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Co się zmieniło przez te lata? Czyżby nagle jego płótna i ta farba stała się taka cenna? Ludzie umówili się, że te dzieła będą cenne. Ludzie nadali im wartość. Podobnie z Eucharystią. Tu na stole eucharystycznym jest zawsze stuprocentowej jakości Pan Bóg. Zawsze czuły, serdeczny, gotowy, aby nam pomagać. Ale czy przemieni moje życie, zależy naprawdę tylko i wyłącznie ode mnie? Czy ja uznam to za cenne? Rodzice dostają od dzieci w ciągu całego dzieciństwa, podejrzewam, setki rysunków. Większość z nich trafia do kosza. Ale niektóre rodzice oprawiają w antyramę, wieszają w przedpokoju. Czym się różnią te na ścianie od tych w koszu? Może te na ścianie namalowane kredkami od cioci ze Szwecji? Niczym zazwyczaj. Tylko rodzice uznali je za cenne. Tak jest z Eucharystią. Jeżeli uznamy ją za cenną, ona będzie dla nas źródłem siły. Nie chcę robić jakichś wyrzutów sumienia, mówiąc, że teraz musisz zacząć traktować na poważnie Eucharystię. Nie o to chodzi, żeby kogokolwiek pouczać. Zresztą uczymy się Eucharystii czasami latami. To zależy od życia, które nam się trafiło, od sytuacji, w których się znaleźliśmy. Ale to, w jaki sposób traktujemy Eucharystię, jest swoistego rodzaju papierkiem lakmusowym tego, jak my traktujemy Pana Boga. To jest tak naprawdę pomoc dla nas samych. Przeżywanie Eucharystii jest swoistego rodzaju ekspresją naszych pragnień. Jeżeli ja naprawdę potrzebuję Boga, jeżeli Go z całej siły pragnę, będę traktował Eucharystię poważnie. Więc to jest tak naprawdę pomoc dla nas samych. Popatrzeć, czy ona jest dla mnie ważna, czy jest nudna. Jeżeli nie potrafię się nią jeszcze zachwycić, to pokazuje mi jasne, że nie potrzebuję jeszcze Boga. Więc kiedy jest mi ciężko i zaczynam na poziomie słów do Boga mówić, pomagaj mi, a nic się nie dzieje, nie miejmy pretensji do Boga, bo On akurat nic nie może zrobić, bo tak naprawdę my szczerze Go nie pragniemy. Kto uważa, że przychodzi do kościoła tylko po to, żeby się sąsiedzi nie czepiali, no to po wyjściu z Eucharystii czuje, że zatkał sąsiadom usta. Kto jest na tym etapie, że przychodzi do kościoła, bo boi się, żeby mu Jezus nie przywalił, to po wyjściu z kościoła mam wrażenie, że Jezus Chrystus nie będzie mógł się czepiać. Ale jeżeli ktoś uzna Eucharystię jako źródło mocy, to ma szansę z tej mocy zaczerpnąć. Człowiek, który odkrył Matkę Teresę,
który pokazał ją publicznie, to taki brytyjski dziennikarz Malcolm Muggeridge. Świetny gościu, prowadził kapitalny talk show w BBC, człowiek niesamowitej inteligencji. Zachwycił się tą prostą zakonnicą. Rozmawiał z nią kilkukrotnie. I kiedyś szczerze się zdziwił. Mówi, proszę siostry. Siostra tak wcześnie wstaje, tak długo klęczy przed Najświętszym Sakramentem. Idzie do takich ludzi, do których inni by nie poszli. Skąd siostra ma na to siły? A ona do niego mówi, kochaniutki, gdyby nie codzienna Eucharystia, nie dałabym rady. I potem ten człowiek, gwiazdor, przyjął Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. I wszyscy się dziwili znowu, dlaczego ty, taki inteligentny? A on, nawiązując do tamtej rozmowy z Teresą, mówi, jak mógłbym nie skorzystać z takiego daru, jakim jest Eucharystia. Potem zresztą także jego żona świadomie przyjęła Eucharystię. Pamiętam, bo od lat pracuję jako przewodnik w Ziemi Świętej, pamiętam taką pielgrzymkę, gdzie od początku wszystko szło pod górę. Nocny lot, długie trzepanie przez służby bezpieczeństwa na lotnisku. Do hotelu dojechaliśmy o 6 nad ranem. Właściwie, żeby zrealizować program, o 9 trzeba było już być na szlaku. Poza tym Pascha Żydów, tłumy ludzi przy ścianie płaczu, całe Stare Miasto zablokowane. Jak Pascha Żydów, to też i Pascha prawosławnych. A jeszcze Putin przyjechał, więc wszystkie drogi pozamykane. Masakra. Nigdzie nie idzie dojechać. Wszędzie trzeba chodzić pieszo. Mimo, że ludzie byli niesamowici, naprawdę wieczorem byli padnięci. Zostało jeszcze 15 minut do mszy świętej, bo tam rezerwuje się msze święte wiele miesięcy wcześniej. Siedli w tej kaplicy i po prostu posnęli. Nie byli w stanie usiedzieć. Msza święta nie była długa, krótka msza święta, żeby ich nie zamęczyć. I po tej mszy świętej przeżyli podobne doświadczenie i nie byli w stanie tym się nie dzielić. Po prostu czuli, jak Pan Bóg stworzył w nich nowe siły. I to było powszechne doświadczenie. Tak wyraźnie doświadczyli Eucharystii. Dlatego także, że po prostu tych zwykłych sił naprawdę już nie mieli. Często Jezus Chrystus nie może dawać nam w Eucharystii takich sił, które tak naprawdę mamy, a ich nie wykorzystujemy. Pan Bóg nie zachowuje się jak taki wielki, pouczający, mówi, do niczego się nie nadajesz, siadaj, ja wszystko muszę zrobić za ciebie. Szanuje naszą twórczość i kreatywność. On wie, że gdyby robił wszystko za nas, wcale nie bylibyśmy szczęśliwi. Wyobraźcie sobie, jak dziewczyna zaprasza do domu chłopaka, chce go przedstawić mamie, a matka mówi, ty już lepiej siadaj, bo ty nawet wodę przypalisz. Już ja za ciebie zrobię tę kawę, ja za ciebie już wyciągnę to ciasto. No pewnie pomaga tej córce, tylko że córka wcale nie czuje się z tego powodu zadowolona. Bóg tak samo nie może robić wszystkiego za nas, bo czulibyśmy się poniżeni przez Niego. Jeżeli mamy w sobie jakieś siły, a po prostu nie chcemy ich wykorzystywać, Pan Bóg nie może ich dodatkowo dawać, bo to byłoby podobne do sytuacji, w której ciągle wlewamy do naszego maluszka, małego Fiata, paliwo, to ono się tam już przelewa, już śmierdzi w garażu, ale ani razu nie wyjechaliśmy z garażu, żeby pojechać. Bóg nie może dawać darów, których nie chcemy wykorzystać. Albo których mamy nadto, bo to byłby też brak szacunku dla naszej godności. Bliski nam Palotynom biskup wietnamski Nguyen Van Thuan przez reżim został zamknięty w więzieniu. Poniżany, zmuszany do ciężkiej pracy, przesłuchiwany, torturowany. Brakowało mu wszystkiego, jedzenia, ciepła w celi. Na początku nie mógł w ogóle kontaktować się z bliskimi, ale po pewnym czasie okazali łaskę i pozwolili napisać list i poprosić o najpotrzebniejsze rzeczy.
Był głodny, zziębnięty, ale najbardziej brakowało mu Eucharystii. Wiedział, że i tak nie pozwolą mu jej odprawić, dlatego w liście do rodziny napisał, że ponieważ ma bóle żołądka, potrzebuje wino jako lekarstwo. Od razu domyślili się, o co chodzi, do buteleczki wlali wino, podpisali wielkimi literami lekarstwo na bóle żołądka. Dali pochodnię, którą miał rozświetlać sobie cele, a w pochodni ukryli komunikant. Przyszedł strażnik i pyta się, czy ma pan bóle żołądka? Mówi, tak, tak, jak najbardziej. To lekarstwo dla pana. Mówi, nigdy nie będę potrafił wyrazić słowami wdzięczności. Z trzema kroplami wina w dłoni i jedną kroplą wody codziennie odprawiałem Eucharystię. To była moja katedra. To był mój ołtarz. Dostałem prawdziwe lekarstwo dla duszy i ciała. To nie było złudzenie, że Eucharystia mu pomaga. On dostawał realną siłę, dlatego że uznał ją za ważną. Amen. Na pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II przełożeni wysłali mnie z grupą lekarzy, prawników, burmistrzów miast. Ludzie głębokiej wiary. Od samego początku była zła prasa. Mówili, że przed Rzymem 300-kilometrowy korek, a oni mówią, nie ma problemu. Nawet jak będzie 300 kilometrów, mamy radyjka, my nie musimy być w Rzymie, my nie musimy być na placu. Chcemy po prostu pokazać, że ten człowiek był dla nas ważny. Potem na granicy czesko-austriackiej ulotki, że nie jedźcie, bo nie ma żywności. No to zaraz złupili stację benzynową, kupili sobie żywność. Okazało się, że trzeba tak było mówić. Oficjalnie nie można było pielgrzymów odstraszać, ale władze bały się jakichś tam zamachów i w taki sposób taką szemraną propagandą odstraszały pielgrzymów. Nie odstraszyły oczywiście. Dojechaliśmy żadnych korków, dojechaliśmy do siebie nad morze, do hotelu. No i potem wiadomość, że faktycznie od drugiej w nocy Rzym będzie zamknięty, więc nie ma szans wjechać. Nie ma co ryzykować pociągiem następnym ranem, bo pociągi mogą być zapchane. Więc oni postanowili, jedziemy w noc. Dokąd dojedziemy, zostawiamy autobus, potem idziemy pieszo. Doszliśmy około drugiej w nocy już pod bramy Watykanu. Mosty były jeszcze pozamykane, bo tam trzeba było zrobić ostatnie przygotowania. Siedli na tych mostach i nie spali. Zaczęli mówić różaniec, śpiewali. Miały być otwarte o 6, otworzyli mosty o 8, weszli na plac, gdzie chcieli, czy na plac Piotra, gdzieś tam zaraz za fotele kardynałów, czy przed Telebimem. I znowu padli i do mszy świętej zamiast spać, to odmawiali różaniec. Rozpoczęła się msza święta. Nie byli w stanie słuchać, co tam mówi Ratzinger. Naprawdę nie. Ale po wyjściu z mszy świętej, ludzie, którzy świata zwiedzili naprawdę sporo, mówią, że to było jedno z największych przeżyć ich życia. Doświadczyli takiej mocy Ducha Świętego, że po prostu powaliło to ich z nóg. Szczerze mówiąc, każda msza powaliłaby z nóg, gdyby jechali na nią przez Ustrzyki, Ełk, Szczecin, Jelenią Górę, gdyby tyle godzin przed mszą świętą odmawiali różaniec. Każda byłaby taką rewelacją. Ale w ich przypadku jeszcze jeden mądry klucz. Oni tam nie pojechali dla siebie. Oni pojechali, bo szanowali tego człowieka. W ten sposób próbowali jemu pokazać, próbowali okazać miłość do niego. I to jest genialny klucz, który otwiera Duchowi Świętemu dostęp do naszego serca. Troska o innych, tak zwana miłość. Kiedy ja przestaję gonić za własnym ogonem jak taki wściekły pies, kiedy zaczynam troszczyć się o innych, kiedy pragnę dobra innego człowieka, kiedy poświęcam mu swój czas, swoją energię, swoje cierpienie, to najłatwiej otwiera Duchowi Świętemu dostęp do naszego życia. Jeżeli ktoś zamierza życie spędzić w bujanym fotelu, przed telewizorem, popijając piwko, jedząc chipsy, to nie doświadczy działania Ducha Świętego, bo żeby bujać się w fotelu wystarczy siła grawitacji, a nie jakaś łaska Ducha Świętego. Ale jeżeli ktoś wychodzi ze swojej skorupki,
zaczyna szukać ludzi, wtedy ma szansę doświadczyć mocy Boga, bo Bóg tylko się na tym zna. Bernard z Clairvaux tłumaczył to tak. Jeżeli gościu nie uczył się greki, no nie zrozumie kazania w Grece. Jeżeli ktoś nie uczył się łaciny, no za Chiny nie pojmie, co do niego mówi. Podobnie, jeżeli ktoś nie próbuje kochać drugiego, nie będzie umiał przyjąć darów Ducha Świętego. Bo Duch Święty zna się tylko na miłości. Nie zna się na zemście, nie zna się na egoizmie, nie ma o tym zielonego pojęcia. To jest klucz. Franz Werfel, taki Żyd, który pod wpływem objawień w Lourdes nawrócił się, czy tam rozwinął swoją wiarę, przyjął Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, napisał, pamiętacie, przepiękną książkę Bernadetta. Napisał kiedyś tak. Jezus ciągle prosi, abyśmy kochali innych. Bóg prosi nas o naszą miłość. Nie dlatego, że jej potrzebuje, ale dlatego, że ta miłość dla nas jest niezbędna. Każdy wie, że abyśmy rozwijali się prawidłowo, musimy być kochani. Co więcej, musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy kochani. Czyli bliscy muszą nas kochać w sposób czytelny. Ale też każdy wie, że żeby się prawidłowo rozwijać, na pewnym etapie życia trzeba przestać myśleć ciągle o sobie. Bo egoizm jest samobójstwem. Egoizm wywołuje niesamowite cierpienie. Świat oczywiście ma inne koncepcje. Mówi, dbaj tylko o siebie, bo inni się o ciebie nie zatroszczą. Mówię, kto ma miękkie serce, musi mieć twardą tam inną część ciała. Ale moi drodzy, popatrzcie, ilu multimiliarderów depresji. Naprawdę to nie jest reguła. A wręcz przeciwnie, miłość leczy bardzo wiele schorzeń. Naukowcy ze zdziwieniem mówią, ten Jezus miał rację. Na takim zjeździe psychiatrów zapytano kiedyś wielkiego Karla Menningera, co ma zrobić człowiek, który czuje, że popada w depresję. Wszyscy myśleli, że powie, musi iść do najlepszego, to znaczy do najdroższego psychoterapeuty. A on mówi, nie, niech zamknie drzwi na klucz. Niech przejdzie na drugą stronę ulicy. Niech znajdzie człowieka potrzebującego. Niech zacznie mu pomagać. Dokładnie o tym mówi Bóg. Dla własnego dobra. Chociaż nie dlatego, że inni zasługują na twoją miłość. Dla własnego dobra. Przestań myśleć tylko o sobie, bo będzie bolało. Myśl o innych, troszcz się o innych. Dawaj im nawet swoje cierpienie. Matka Teresa o zgrozo pracowała nawet na Manhattanie wśród kloszarów. I tam napisała słowa, miłość, która ocala, musi być karmiona poświęceniem. Szczególnie poświęceniem samego siebie. To naprawdę działa. Wyszyński w 1939 roku, na początku wojny, spowiadał żołnierza w okopach. Żołnierz bardzo się bał tego, co się działo. Spadały bomby, słychać było ostrzał artyleryjski. Ludzie w popłochu uciekali z całym dobytkiem. Ale widzieli, jak jakiś rolnik najpierw orał pole, potem bronował, potem siał. I kiedy Wyszyński skończył spowiadać, podszedł do tego rolnika i pyta się, proszę pana, jak to jest? Wszyscy uciekają, spadają bomby, a pan sieje. To dlaczego? Ten rolnik powiedział, proszę księdza, gdybym zostawił to ziarno w spichlerzu, jak znam życie, pewnie spadłaby bomba i pewnie by się spaliło. Ale jeżeli wrzucę je w ziemię, być może wzejdzie i być może ktoś z niego będzie jadł jeszcze chleb. Wy macie pełne prawo narzekać na te czasy. Świat jest pogibany. Taki nam zostawiły go poprzednie pokolenia. A my go jeszcze przy okazji niszczymy bardziej. Ale możemy też po prostu zacząć troszczyć się o drugiego człowieka. Zacząć siać te ziarna miłości. Być może ktoś z tego jadł będzie chleb. Jeżeli nie chleb tego życia, to przynajmniej chleb nieśmiertelności. Nie mówię tego, żeby was pouczać. Nie mam żadnego prawa do tego. Raczej chciałbym powiedzieć, że droga, którą wybraliście, naprawdę jest słuszna.
mimo że inni wam będą wmawiać, że jesteście frajerami. Jestem głęboko przekonany, że droga, którą wybraliście, naprawdę ma sens. Amen. Księże Tadeuszu, chcielibyśmy naprawdę bardzo serdecznie podziękować za słowo, za wspólnie spędzony czas. Mamy tutaj dla księdza podarunki. Jeden z nich zdradzę. To jest książka, ma zimowe wieczory, wieczorne chwile. Może być za rok. A drugi to jest to światełko. Ksiądz, przyjeżdżając do nas, zapalił w nas światło, a wiemy, że światło to jest symbol Chrystusa, czyli symbol tej jedynej, niepowtarzalnej miłości. I po tych 4 dniach rekolekcji okazuje się, że my możemy się z tym właśnie światłem z księdzem także podzielić. I w związku z tym możemy tutaj także stwierdzić, że spełniają się te słowa, już po raz wtóry właściwie, że miłość to jest jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się dzieli. Dziękujemy z całego serca.